Witam na kanale Top 10. Dzisiaj przedstawię 10 najpopularniejszych zamków w Polsce. Numer 10. Zamek Czocha. Zamek Czocha znajduje się w Polsce, w miejscowości Sucha, w województwie dolnośląskim, niedaleko miasta Leśna. Jest to imponująca warownia gotycka, która została zbudowana na przełomie XIII i XIV wieku. Początkowo zamek był prawdopodobnie warownią obronną. Historia zamku Czocha jest bogata i pełna różnorodnych wydarzeń. Początkowo należał do rodu von Schirnhaus, a w kolejnych wiekach przechodził przez różnych właścicieli. W XVII wieku był siedzibą wojskowych i administracyjnych władz księstwa jaworskiego. Później, w XIX wieku, został zakupiony przez Karola Jordana, który dokonał gruntownej renowacji zamku. W okresie międzywojennym zamek Czocha był wykorzystywany jako więzienie. Podczas II wojny światowej służył jako szkoła dla oficerów SS. Po wojnie zamek wrócił do funkcji edukacyjnych i przez pewien czas pełnił rolę internatu szkolnego. Obecnie zamek Czocha jest popularną atrakcją turystyczną, przyciągającą zarówno miłośników historii, jak i fanów architektury. Oferuje wiele atrakcji dla zwiedzających, w tym zwiedzanie zamku i jego wnętrz, w tym kaplicy, sal balowych, komnat i wieży obronnej. Organizowane są również spacery po okolicznych terenach z przewodnikiem, gdzie można poznać historię i architekturę zamku oraz okoliczne walory przyrodnicze. Zamek Czocha regularnie organizuje również różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, rekonstrukcje historyczne, koncerty czy festiwale, które przyciągają wielu turystów z Polski i zagranicy. Zamek Czocha jest więc nie tylko ważnym zabytkiem historycznym, ale także dynamicznym centrum kulturalnym i turystycznym przyciągającym odwiedzających z całego świata. Numer 9. Zamek Pieskowa Skała. Zamek Pieskowa Skała to piękna renesansowa warownia położona w Polsce, niedaleko Krakowa, w województwie małopolskim. Znajduje się na skale na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, co dodaje mu wyjątkowego uroku i malowniczego położenia. Historia zamku sięga XV wieku, kiedy to został wzniesiony przez Jana Szafranka, kanclerza krakowskiego. W kolejnych wiekach zamek przechodził przez różnych właścicieli i był wielokrotnie modernizowany. W XVI wieku został przebudowany w stylu renesansowym przez ówczesnego właściciela, Jana Bonera, co nadało mu obecny charakter architektoniczny. W XVIII wieku zamek Pieskowa Skała stał się własnością rodziny Sułkowskich, którzy przeprowadzili kolejne prace renowacyjne i dostosowali go do swoich potrzeb. Podczas II wojny światowej zamek był zajmowany przez Niemców, a po wojnie przekazany został pod zarząd państwowy. Obecnie zamek Pieskowa Skała jest popularną atrakcją turystyczną, przyciągającą zarówno miłośników historii, jak i przyrody. Atrakcje turystyczne obejmują zwiedzanie zamku i jego wnętrz, obejmujących reprezentacyjne sale, kaplice i komnaty mieszkalne, gdzie można podziwiać bogatą kolekcję dzieł sztuki i mebli z różnych epok. Możliwość spacerów po terenach zamkowych i okolicznych ścieżkach, z których rozpościera się malowniczy widok na dolinę rzeki Prądnik oraz skały i jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Organizowane są również różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, koncerty, festiwale, a także imprezy plenerowe, które przyciągają turystów z całego świata. Zamek Pieskowa Skała jest więc nie tylko ważnym zabytkiem historycznym, ale także atrakcyjnym miejscem rekreacji i odpoczynku wśród pięknej przyrody regionu małopolskiego. Numer 8. Zamek Biskupów Warmińskich w Olsztynie. Zamek Biskupów Warmińskich w Olsztynie to ważny zabytek historyczny, położony w północno-wschodniej Polsce, w mieście Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie. Oto więcej szczegółów na temat zamku. Zamek znajduje się w centrum miasta Olsztyn, na wzgórzu zamkowym, nad rzeką Łyną. Jego położenie zapewniało kontrolę nad okolicznymi terenami. Zamek został wzniesiony na początku XIV wieku na polecenie biskupów warmińskich, którzy byli jednocześnie lennikami polskich królów. Pełnił funkcję siedziby biskupów, a także miał znaczenie obronne. W XVI wieku zamek był przebudowywany w stylu renesansowym, a w XVIII wieku przeszedł gruntowną rekonstrukcję, nadając mu charakter barokowy. Po rozbiorach Polski zamek stracił swoje znaczenie polityczne. Dla turystów zamek Biskupów Warmińskich jest nie tylko miejscem o bogatej historii, ale także atrakcją turystyczną. Można zwiedzać liczne sale, kaplice, wieżę obronną oraz podziemia. W zamku prezentowane są wystawy związane z historią zamku i regionu warmińsko-mazurskiego. Ponadto, można podziwiać piękne ogrody z widokiem na rzekę Łynę.
Zamek organizuje również różnorodne wydarzenia kulturalne i historyczne. Zamek Biskupów Warmińskich w Olsztynie jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego regionu. Jego historia łączy się z historią Warmii i Mazur oraz z postaciami takimi jak biskup Jan Dantyszek czy Mikołaj Kopernik, który odwiedził zamek. Zamek Biskupów Warmińskich w Olsztynie stanowi nie tylko ważny obiekt historyczny, ale także atrakcyjny punkt turystyczny, przyciągający licznych odwiedzających z kraju i zagranicy. Numer 7. Zamek Piastów Śląskich. Zamek Piastów Śląskich, znany również jako Zamek Książąt Śląskich, to zabytkowa warownia położona w Polsce, w mieście Brzeg w województwie opolskim. Oto bardziej szczegółowe informacje na temat zamku. Zamek Piastów Śląskich znajduje się w centrum miasta Brzeg, w dolinie rzeki Odra, na terenie historycznej krainy Śląska. Jest to jeden z najważniejszych i najlepiej zachowanych zamków na Dolnym Śląsku. Historia zamku sięga XII wieku, kiedy to na jego miejscu istniała drewniana warownia. W kolejnych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, a jego architektura ewoluowała przez wieki, obejmując style gotyku, renesansu i baroku. Był siedzibą wielu dynastii panujących na Śląsku, w tym Piastów Śląskich i Habsburgów. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z XII wieku, jednak obecny kształt warowni został wypracowany w wiekach późniejszych, głównie w XV i XVIII wieku. Zamek był związany z wieloma ważnymi postaciami historycznymi, w tym z książętami i królami Polski oraz z rodu Piastów Śląskich i Habsburgów. Jeden z najbardziej znanych właścicieli zamku to Henryk IV Probus, książę Brzegu, który odegrał istotną rolę w historii regionu. Zamek był również odwiedzany przez wielu znamienitych gości, w tym przez Mikołaja Kopernika. Dla turystów Zamek Piastów Śląskich oferuje bogatą kolekcję historycznych wnętrz, obejmujących reprezentacyjne sale, kaplice, komnaty mieszkalne oraz wystawy prezentujące historię regionu i zamku. Zwiedzający mogą również podziwiać malownicze ogrody zamkowe i park, gdzie organizowane są spacery i odpoczynek. Zamek często organizuje różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, koncerty i festiwale, przyciągając turystów z całego kraju. Zamek Piastów Śląskich w Brzegu jest nie tylko ważnym zabytkiem architektonicznym, ale także atrakcyjnym miejscem turystycznym, bogatym w historię i kulturę regionu Śląska. Numer 6. Zamek w Mosznej. Zamek w Mosznej to imponująca warownia położona w Polsce, w miejscowości Moszna koło Opola, w województwie opolskim. Oto bardziej szczegółowe informacje na temat zamku. Zamek w Mosznej znajduje się w województwie opolskim, w pobliżu miasta Opole, około 30 km na północny wschód od Opola. Jest położony w malowniczej okolicy, otoczony przez piękne parki i tereny zielone. Historia zamku w Mosznej sięga XII wieku, kiedy to na jego miejscu istniał drewniany dwór. Obecny wygląd warowni został wypracowany w XIX wieku, kiedy to ówczesny właściciel, hrabia von Thielwinkler, przeprowadził gruntowną rekonstrukcję zamku w stylu neogotyckim. Pierwsze wzmianki o miejscowości Moszna pochodzą z XIII wieku, jednak zamek w obecnym kształcie został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku. Zamek w Mosznej był własnością wielu znaczących rodzin szlacheckich na przestrzeni wieków. Jednym z najbardziej znanych właścicieli był hrabia von Thielwinkler, który przeprowadził główną rekonstrukcję zamku w XIX wieku. Zamek w Mosznej jest jednym z najbardziej imponujących zamków w Polsce i przyciąga wielu turystów z całego kraju. Jego największą atrakcją jest imponująca architektura w stylu neogotyckim, z charakterystycznymi wieżami i iglicami. Zwiedzający mogą również podziwiać bogato zdobione wnętrza zamku, w tym reprezentacyjne sale, kaplice i komnaty mieszkalne, które zachowały swój oryginalny charakter. Dodatkową atrakcją są malownicze ogrody i parki wokół zamku, gdzie można spacerować i odpoczywać wśród pięknej zieleni. Zamek w Mosznej stanowi nie tylko ważny zabytek architektoniczny, ale także popularną atrakcję turystyczną, przyciągającą wielu odwiedzających swoją niezwykłą urodą i bogatą historią. Numer 5. Zamek Książ. Zamek Książ to jedna z najbardziej imponujących warowni w Polsce, położona w pobliżu miasta Wałbrzych, w województwie dolnośląskim. Oto bardziej szczegółowe informacje na temat tego zamku. Zamek Książ znajduje się w Kotlinie Wałbrzyskiej, na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego około 6 km na zachód od Wałbrzycha. Jest to malownicze miejsce otoczone lasami i wzgórzami. Zamek Książ ma długą i bogatą historię sięgającą XII wieku.
Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1288 roku. Zamek był własnością wielu rodów, w tym Piastów Śląskich, a także Hochbergów, książąt von Pless, którzy przeprowadzili wiele prac rekonstrukcyjnych i rozbudowali zamek w XIX i XX wieku. Dokładna data budowy zamku nie jest znana, ale pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XII wieku. W kolejnych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, a jego obecny kształt jest wynikiem prac rekonstrukcyjnych przeprowadzonych w XIX i XX wieku. Zamek książ był własnością wielu znaczących rodów, w tym Piastów Śląskich i von Hochbergów. Jedną z najbardziej znanych właścicielek zamku była księżna Daisy von Pless, znana z organizowania ekskluzywnych przyjęć i spotkań towarzyskich. Zamek książ jest jednym z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska i popularną atrakcją turystyczną. Zwiedzający mogą podziwiać piękne zabytkowe wnętrza zamku, takie jak reprezentacyjne sale, kaplice i komnaty mieszkalne, które zachowały swój historyczny charakter. Dodatkową atrakcją jest malowniczy park krajobrazowy otaczający zamek, gdzie można spacerować i odpoczywać wśród pięknej przyrody. Zamek książ stanowi nie tylko ważny zabytek historyczny, ale także popularną atrakcję turystyczną, przyciągającą wielu odwiedzających swoją niezwykłą architekturą, bogatą historią i malowniczym położeniem. Numer 4. Zamek na Wyspie w Opolu. Zamek na Wyspie w Opolu, znany również jako Zamek Piastowski, to zabytkowa warownia położona w samym sercu miasta Opole, na wyspie na rzece Odrze. Oto więcej szczegółowych informacji na temat tego zamku. Zamek na wyspie znajduje się na wyspie otoczonej przez rzekę Odrę, w centrum miasta Opole, które jest stolicą województwa opolskiego. Jego malownicze położenie sprawia, że jest to jedna z charakterystycznych atrakcji miasta. Historia zamku sięga XIII wieku, kiedy to został wzniesiony jako warownia obronna na potrzeby obrony granic księstwa opolsko-raciborskiego. Przez wieki pełnił różne funkcje, włącznie z siedzibą Piastów Opolskich. W późniejszych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany, m.in. w stylu renesansowym i barokowym. Dokładna data budowy zamku nie jest znana, ale pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XIII wieku. W kolejnych stuleciach zamek był wielokrotnie przebudowywany, a jego obecny wygląd jest wynikiem prac rekonstrukcyjnych przeprowadzonych w różnych okresach historycznych. Zamek na Wyspie w Opolu jest popularną atrakcją turystyczną, przyciągającą zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów z innych regionów. Zwiedzający mogą podziwiać malownicze położenie zamku oraz jego historyczną architekturę. Wewnątrz zamku znajdują się również liczne zabytkowe sale, kaplice i komnaty mieszkalne, które zachowały swój historyczny charakter. Zamek na Wyspie w Opolu jest również miejscem organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, koncertów, wystaw i festiwali. Odbywają się tu także imprezy plenerowe oraz spotkania edukacyjne i naukowe. Zamek na Wyspie w Opolu stanowi nie tylko ważny zabytek historyczny, ale także istotny element dziedzictwa kulturowego regionu oraz popularną atrakcję turystyczną, przyciągającą odwiedzających swoją niezwykłą architekturą i malowniczym położeniem na wyspie. Numer 3. Zamek Malborski. Zamek Malborski, znany również jako Zamek w Malborku, to jedna z największych i najbardziej imponujących warowni gotyckich na świecie. Oto więcej szczegółowych informacji na temat tego zamku. Zamek Malborski znajduje się w Malborku między rzekami Nogat i Święta w północnej Polsce w województwie pomorskim. Malbork jest około 60 km na południe od Gdańska. Zamek został zbudowany w latach 1274-1457 przez Zakon Krzyżacki, który miał swoją siedzibę w Malborku do roku 1466, kiedy to zamek stał się rezydencją polskich królów. Jest to największa gotycka warownia ceglana na świecie i jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Budowa zamku rozpoczęła się w 1274 roku, a zakończyła w 1457 roku. Jest to zatem prawie 200-letni proces budowlany. Zamek Malborski jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w Polsce. Zwiedzający mogą podziwiać imponującą architekturę gotycką warowni oraz jej bogate wnętrza, takie jak wielka sala zamkowa czy kaplica zamkowa. Zamek pełni również funkcję muzeum, gdzie prezentowane są zbiory związane z historią Zamku Malborskiego i Zakonu Krzyżackiego. Turystów przyciąga także organizowane tutaj inscenizacje historyczne oraz imprezy kulturalne. Zamek Malborski jest również miejscem organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali oraz turniejów rycerskich.
Odbywają się tu także warsztaty rzemieślnicze i pokazy sztuki walki. Zamek Malborski jest nie tylko ważnym zabytkiem historycznym, ale także istotnym elementem dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Jego imponująca architektura, bogata historia oraz liczne atrakcje turystyczne przyciągają co roku tysiące odwiedzających z całego świata. Numer 2. Zamek Wawelski w Krakowie. Zamek Wawelski w Krakowie to jedno z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce, będące symbolem historii, kultury i narodowej tożsamości. Oto więcej szczegółowych informacji na temat tego zamku. Zamek Wawelski znajduje się na Wawelu, wzgórzu w Krakowie nad Wisłą. Jest położony w samym sercu miasta, co czyni go jednym z głównych punktów orientacyjnych i turystycznych. Historia Zamku Wawelskiego sięga IX wieku, kiedy to na wzgórzu wawelskim zbudowano pierwszą warownię. W kolejnych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, służąc jako siedziba polskich królów oraz ośrodek polityczny i kulturalny kraju. Dokładna data powstania pierwszej warowni na Wawelu nie jest znana, ale wzmianki o niej pochodzą z IX wieku. Obecny wygląd zamku jest efektem wielu przebudów i rozbudów przeprowadzonych w ciągu wieków. Zamek Wawelski jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w Polsce. Zwiedzający mogą podziwiać bogatą architekturę zamku, złożoną z różnych stylów, takich jak romański, gotycki, renesansowy i barokowy. Wewnątrz zamku znajdują się liczne zabytkowe sale i kaplice, komnaty mieszkalne oraz kolekcje sztuki i rzemiosła. Najbardziej znaną częścią zamku jest katedra na Wawelu, gdzie znajdują się grobowce polskich królów i bohaterów narodowych. Zamek Wawelski jest również miejscem organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, koncertów, wystaw i festiwali. Odbywają się tu także uroczystości państwowe, takie jak koronacje królewskie czy pogrzeby narodowe. Zamek Wawelski w Krakowie jest nie tylko ważnym zabytkiem historycznym, ale także istotnym elementem dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Jego bogata historia, piękna architektura oraz liczne zabytki przyciągają co roku tysiące turystów z całego świata. Numer 1. Zamek Królewski w Warszawie. Zamek Królewski w Warszawie, zwany również Zamkiem Starego Miasta, to jedno z najważniejszych historycznych miejsc w Polsce, będące symbolem narodowej tożsamości i kultury. Oto więcej szczegółowych informacji na temat tego zamku. Zamek Królewski znajduje się w samym sercu Starego Miasta w Warszawie, na Placu Zamkowym, nad brzegiem rzeki Wisły. Jest to centralna lokalizacja w Warszawie, co czyni zamek jednym z głównych punktów orientacyjnych i turystycznych miasta. Historia Zamku Królewskiego sięga średniowiecza, kiedy to na miejscu dzisiejszego zamku istniał drewniany gród obronny. Obecny zamek został wzniesiony w XV wieku, a przez wieki był siedzibą polskich królów oraz centrum życia politycznego i kulturalnego kraju. Dokładna data rozpoczęcia budowy obecnego zamku nie jest znana, ale pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XV wieku. W późniejszych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, zwłaszcza po zniszczeniach wojennych. Zamek Królewski w Warszawie jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w Polsce. Zwiedzający mogą podziwiać piękną architekturę zamku, która obejmuje elementy gotyckie, renesansowe, barokowe i neoklasyczne. Wewnątrz zamku znajdują się bogato zdobione sale, kaplice, komnaty mieszkalne oraz bogate kolekcje sztuki, mebli i rzemiosła artystycznego. Zamek Królewski jest również miejscem organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, wystaw, koncertów i festiwali. Odbywają się tu także uroczystości państwowe, takie jak zaprzysiężenia prezydentów czy wizyty dyplomatyczne. Zamek Królewski w Warszawie jest nie tylko ważnym zabytkiem historycznym, ale także istotnym elementem dziedzictwa kulturowego Polski. Jego piękna architektura, bogata historia oraz liczne zabytki przyciągają co roku tysiące turystów z całego świata. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję wszystkim autorom zdjęć i filmów za ich udostępnienie na licencji Creative Commons. Dziękuję Comboy Music Studio za podkład muzyczny. Comboy Music Studio oferuje muzykę do filmów, podcastów i tym podobnych. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Do usłyszenia w następnym odcinku.